Pokój i dobro. Pokój i dobro. No trudno w tym tygodniu żałoby narodowej nie wspomnieć o tym, czym jest żałoba. Nie chcemy jakoś mówić o samym wydarzeniu, o tej tragedii, która rozegrała się. Bo to właściwie dotyka każdego z nas, prawda? Bo... Tak, to media wystarczająco dużo już ten temat wałkują i pewno jeszcze będziemy nieraz o nim słyszeć. Ale tak o samej żałobie, o przeżywaniu żałoby, czy jest obowiązek, czy na przykład chodzenie na kolorowo ubranym po śmierci kogoś bliskiego, czy to jest grzechem? Ja myślę, że w takich kategoriach nie możemy na to patrzeć, kategoria grzechu, zwłaszcza, że żałoba jest związana z jednej strony z tradycją, a z drugiej strony z czymś, co przeżywamy wewnętrznie. Myślę, jeden i drugi sposób przeżywania żałoby jest jak najbardziej wskazany. Myślę, że to nasze wewnętrzne przeżywanie, ten smutek, ten żal, łzy, które przecież wylewają się po stracie osób bliskich, one są czymś bardzo naturalnym i chyba nawet nie trzeba się ich wstydzić. To znaczy żałoba też, wiadomo, ona wyraża się w rozmaitych też czynnościach, które wykonujemy, czy raczej powstrzymujemy się od nich. Niektórzy na przykład od picia alkoholu albo od uczestniczenia w chocznych zabawach jakichś. Tak, no, tanecznych, nie? Pewnie też takim wyrazem żałoby będzie jak nasz strój, kolor, to takie kolory stonowane bardziej, czy czarne, czy jakaś opaska, czy przy klapie od marynarki paseczek, czy te wstążeczki takie, które widnieją i tam przy zaszkach firmowych w mediach, wiadomo. Tak myślę sobie tylko, że to jest jakiś wyraz też i solidarności i zaznaczenia, upublicznienia swojego smutku i takiej manifestacji, że ja przeżywam chwile trudne w związku z odejściem osoby, która była dla mnie bliska w jakimś wymiarze. Ale też i ta żałoba, wydaje mi się, że jest zbyt ważna, aby ją sprowadzić tylko do takiego zewnętrznego wymiaru. Do tego poziomu, no właśnie. Żałoba jest też takim, przeżywanie żałoby powinno być czasem pewnej refleksji i rozpamiętywania. Nie tylko tego, kogo straciliśmy i co w związku z tym przeżywamy, co nas dotyka, ale też powinien to być czas wyciągania wniosków, konkretnych do przodu. Ja tak myślę, nie? Że... I też to jest też taka refleksja nad swoim własnym życiem, bo jednak oto uświadamiamy sobie pewną przemijalność, o której może w takim ferworze codziennych zajęć, prac zapominamy. Uświadamiamy sobie, że prędzej czy później pewne życie każdego z nas się skończy. No i chyba trzeba zrobić wszystko, żeby to życie przeżyć jak najlepiej. I trzeba też wszystko zrobić, żeby te osoby, z którymi żyjemy, już tutaj na ziemi jakoś starać się otaczać wielką życzliwością, wielką miłością, żeby nie były takie, nie dochodziło do takiej sytuacji, że tylko po śmierci zaczynamy o kimś dobrze mówić i kogoś mile wspominać. Czy ja tak myślę, że żałoba też jest ten, kto manifestuje swoją żałobę, to w jakiś sposób jest też odpowiedzialny, bo jeżeli manifestuje żałobę, to znaczy, że czuje się z kimś związany w większym lub mniejszym stopniu i też bierze swoją odpowiedzialność za osobę zmarłą. Tak jak w przypadku tych osób, które były odpowiedzialne za nasz naród i kraj, tutaj w takiej formie doczesnej, tak my jako ludzie wierzący w pewnym stopniu jesteśmy też odpowiedzialni za ich życie wieczne. To jest właśnie kwestia modlitwy za nich samych, za ich rodziny. I ta odpowiedzialność jakby no musi towarzyszyć nam, bo wydaje się, że może być czymś pustym. Człowiek, czasami tak ludzie mówią, że nie wiem dlaczego to zrobiłem, musiałem wpisać się do księgi kondolencyjnej, albo nie wiem dlaczego jestem po pałacu prezydenta. Słyszałem takie wypowiedzi, że no, coś mówimy, że muszę tu przyjść. To znaczy, że człowiek ma jakąś potrzebę solidarności, wyrażenia siebie, zamanifestowania swoją obecnością, też pewnej łączności. Ale dla nas ludzi wierzących to jest nie wszystko. My możemy znacznie więcej. Myślę tu o modlitwie za osobę zmarłą, która przekracza ten próg wieczności. Modlitwa, która ma wpływ także na to, co się dzieje po drugiej stronie, bo te osoby już w żaden sposób tam sobie pomóc nie mogą. A z kolei my, przeżywając te chwile zadumy, chwilę takiej wyjątkowej
wyjątkowej łączności właśnie także i z nimi, bo wiemy, że oni dalej żyją w innej rzeczywistości, w innym wymiarze żyją, no jakby to też było takim zobowiązaniem dla nas. Ja tak myślę. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że z naszego codziennego życia wiemy, jeżeli doświadczamy jakiejś tragedii, kiedy odchodzą osoby bliskie, no to w sposób wyjątkowy o nich pamiętamy. Właśnie w tej modlitwie, właśnie wtedy ofiarowujemy msze święte za zmarłych, w rocznicę śmierci. Te msze święte po pogrzebie, one są bardzo, bardzo często odprawiane w różnych kościołach, tam w kościołach, z którymi te osoby, które odeszły, miały jakiś związek, gdzie mieszkają rodziny osób, które odeszły. Otaczamy ich modlitwą i to jest bardzo dobrze. I to jest piękny dar, który możemy im dać, ale dar, który służy również nam. Bo pamiętajmy o tym, że każda modlitwa zanoszona również za drugą osobę przynosi owoce również tym, którzy się modlą. I miejmy nadzieję, że również no, ten zryw taki też duchowy, ten zryw modlitwy, który obserwowaliśmy, przyczyni się do zmiany naszego życia. Taką mamy nadzieję i myślę, że każda modlitwa powinna w jakiś sposób większy, mniejszy przyczyniać się do przemiany naszych serc. Ze wszystkich poległych w wypadku samolotowym pod Smoleńskiem. Dobry Jezu, nasz Panie. Daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pokój dobro.